Jest to zawsze radość z kolejnych owoców działania Pana Boga w życiu młodych ludzi. Pewnie zawsze troszeczkę takiego ludzkiego lęku, jak będzie to tak, jak rodzice wypuszczają dzieci w swój świat i się zastanawiają, jak im się to życie ułoży, a to w tym wypadku, jak to kapłaństwo będzie przeżywane, jak na ich drodze będzie ta współpraca z Bożą łaską i zarówno ile dobrych owoców to przysporzy, zarówno w ich życiu, jak i też w życiu wspólnot, do których zostaną posłani. No ale zawsze jest taka troszeczkę ludzki, mały lęk, żeby się w tym świecie, który jest w tych różnych pokusach tego świata, gdzieś tam nie zagubili, a żeby właśnie to ich życie było radosne, było szczęśliwe, było po prostu dobre, Boże. Bardzo się cieszę, to jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Czekałem na niego, zdaje się, 6 lat, to dużo czasu, ale dzisiaj to się wydaje, jakby to była tylko chwila. Już niedawno przecież przychodziliśmy do seminarium, a już teraz to seminarium kończymy, wychodzimy. Bardzo się cieszę tym, co teraz nas czeka. To jest jakaś takie emocje związane może nawet z jakimś lękiem, niepokojem, ale myślę, że to przede wszystkim, co mówił nam ojciec duchowny i na rekolekcjach, i podczas takich indywidualnych rozmów, że najważniejsze to jest, żeby ufać Panu Bogu, że to wszystko, co będziemy robić, to nie dzięki naszej sile, naszej mocy, ale to On nas będzie prowadził jak za rękę wręcz. I jak mam nadzieję, że to kapłaństwo będzie wyglądało nie tylko przez pierwsze lata, ale w całości. Przez 50. Mam nadzieję, że 50. To jest tak troszeczkę jak z darem rodzicielstwa. To prawda. To jest taki dzień szczególny, kiedy się nie już cierpi, nie trudzi się, nie ma kłopotów. Wszystko jest takie szczęśliwe, bo jest finał, jest koniec. Są oni szczęśliwi przez dar przyjęcia święceń. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i dumni, że dotrwał, wytrwał i że został już kapłanem i że będzie służył Kościołowi. Cieszymy się z tego, że nasze dziecko zostało, mogliśmy powierzyć go Panu Bogu. Musimy dużo jeszcze pokładów modlitwy złożyć Bogu, aby był dobrym i świętym przede wszystkim kapłanem, jak dzisiaj pięknie w homilii też powiedział biskup i też na początku, jak matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że nam potrzeba świętych kapłanów i takiego chcielibyśmy i o takiego będziemy się modlić za naszego syna, o takiego kapłana. Przed chwilą był dla mnie najważniejszy, najszczęśliwszy moment w moim życiu. Biskup pięknie powiedział w homilii, żebyśmy byli właśnie narzędziami Chrystusa, narzędziami właśnie w Jego sakramentach. Także na rekolekcjach nasz ojciec Wojtek mówił, także powołując się na list do Koryntian, żebyśmy byli szafarzami i sługami Bożych tajemnic. I chciałbym w tej kapłańskiej drodze być wierny właśnie jako szafarz i jako sługa tych największych, niepojętych czasami tajemnic. Dla mnie istotne i ważne jest, aby służyć. Kapłaństwo to służba i z tym chciałbym iść do drugiego człowieka właśnie służeniem. A w służbie jest miłość, a jak święty Jan mówi, a w miłości, miłością jest sam Bóg. Bardzo jestem wdzięczny Panu Bogu, Opatrzności Bożej, bo taki tytuł nasza parafia nosi, że mamy pierwsze powołanie w naszej parafii. Tak dziwnie się składa, że jest to powołanie zrodzone chyba u początku naszej parafii,
bo skoro parafia 25 lat, a dzisiaj również i neoprezbiter w tym wieku, to znaczy równo rósł z parafią. Myślę, że jest to chyba owoc naszej modlitwy. Nie tylko służby ministranckiej, nie tylko róż różańcowych, ale myślę przede wszystkim rodziny najbliższej, rodziców. To oni są tymi pedagogami, tymi pedagogosami, tymi manuduktorami, którzy za rękiem prowadzą do ołtarza, a potem myślę, że chyba po części jest również to mój owoc, albowiem jako proboszcz tejże parafii wychowywałem Pawła przez cały czas od szkoły podstawowej przez średnią i myślę aż do tej pory czasów seminaryjnych. Pewnie takie moje doświadczenie z niczym się nie równa moich kolegów diakonów, no neoprezbiterów, ponieważ kilka minut temu mogliśmy powiedzieć, że to są diakoni. Też mnie jakoś w pewien sposób motywuje to, że oni byli teraz wyświęcani. Ja jestem na pierwszym roku, ale tutaj czas szybciej leci. Dlatego tak mnie jakoś motywuje, żeby myśleć o moim powołaniu, szczególnie dlatego, że tutaj jestem, w tym seminarium. Te więzy między rodzinami, rodzicami a seminarium coraz bardziej się rozwijały i teraz się okazuje, że już, jak myśmy się poznali, już teraz znamy dobrze poprzez rekolekcje, poprzez ostatnie to spotkanie. I nagle trzeba rozstać, aż tak dziwnie, nie? Bo teraz już się czujemy jak rodzina tutaj.